To jest jak w dziennikarstwie, tak? Musisz mieć sporo szczęścia, żeby coś fajnego zrobić. I ja poznałem Gila w styczniu 2013 roku, razem z kolegą, z którym zostaliśmy zesłani, to taki awans, zesłani z TVP Info do telewizji Polonia. Postanowiliśmy pojechać na wakacje. Miała być Kuba, a nie Dominikana, ale ponieważ tam trudniej kręcić, w końcu przez wielu znajomych, między innymi Agatę Strzakowską, właścicielkę biura podróży, zostaliśmy zaproszeni tam. Zaproszeni. No kupiliśmy sobie tą wycieczkę i pojechaliśmy. Czyli to było tuż przed wybuchem... 4 miesiące przed wybuchem afery. Tak. I my pojechaliśmy tam i chcieliśmy przy okazji, żeby te wakacje się choć trochę zwróciły, zrobić reportaż o Polakach mieszkających, dobrze prosperujących na Dominikanie, którzy rzucili tutaj wszystko, pojechali tam z jakichś powodów i całkiem fajnie sobie prosperują. I, i te dziewczyny powiedziały nam, słuchajcie, mamy fajnego księdza, który robi dla tych ludzi tyle rzeczy, że oni są mu tak wdzięczni. No i strasznie trudno byłoby się z nim skontaktować, bo on coś tam robił. I pod sam koniec naszej przygody udało się przez konsula honorowego na Dominikanie dotrzeć do Wojciecha Gila. Pamiętam, że my też wyjechaliśmy jakoś o 2 rano, dojechaliśmy tam do niego. Piękna, malownicza wioska w górach. Większość mieszkańców tej wioski, choć ta wyspa jest oblana z jednej strony przez Morze Karaibskie, z drugiej przez Ocean Atlantycki, przez całe życie nie widzą wody, bo jest po prostu za drogo, żeby tam dojechać. No właśnie, a to jest ta centralna Kordyliera. Kordyliera, dokładnie. Piękne góry, bardzo dużo plantacji kawy, od takich dosyć bardzo daleko, złe drogi. Złe drogi, trudno dojechać. My tam 130 km jechaliśmy chyba 5 godzin. No i poznaliśmy fantastycznego zakonnika. Dzieci, które mu się kłaniały, ludzie, którzy z daleka mówili cześć. Wszyscy chętni, wszyscy pomocni. I właściwie... No wszyscy, mieliśmy tam zostać na noc, ale żeśmy nie zostali, ponieważ już musieliśmy wracać do kraju niedługo. I wtedy mnie właściwie zastanowiła jedna rzecz, dlatego że on koniecznie bardzo ciągnął nas, czy prosił, żebyśmy poszli obejrzeć internat dla dziewczyn, który on zorganizował. I ten internat był po drugiej stronie ulicy i po drugiej stronie plebanii. I poszliśmy, widać, że on świetny kontakt miał z tymi dziewczynami. One się z niego nie śmiały, gadały, rozmawiali, żartowali i tak dalej, i tak dalej. Ale idąc do tego internatu, on powiedział jedną rzecz. Mówi, a słuchajcie, ja do tego internatu to właściwie prawie w ogóle nie wchodzę, bo wiecie, żeby nie było. I ja wtedy sobie pomyślałem, no tak, do internatu dla dziewczynek ksiądz nie wchodzi, ale w domu sobie ksiądz zorganizował internat dla 6 chłopców, tak? I gdzieś mi się tam lampka czerwona zapaliła, a ja sobie myślę, o nie, Krysiak, jesteś na wakacjach, tak? Przestań spiskować i wszędzie węszyć coś złego. I super, mieliśmy strasznie dużo materiału, właściwie ten ksiądz zrobił nam cały reportaż, bo ksiądz założył szwadron ratunkowy, który szukał ludzi, którzy zaginęli w górach. Odnalazł faceta po 8 dniach od zaginięcia, kiedy policja państwowa powiedziała, że... Organizował sponsorów, zabierał dzieci do Polski, ale tak dorosłych także. I dorosłych także. Szkolili ich nasi goprowcy w poszukiwaniu ludzi i tak dalej, i tak dalej. Spędziliśmy tam kilka, jeśli nie kilkanaście godzin. Wróciliśmy do Polski. Zrobiliśmy kilka felietonów, duży reportaż i tak dalej. Reportaż był emitowany nomen omen 1 kwietnia, drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy, a 6 czerwca Gazeta Wyborcza napisała, że ksiądz Wojciech G. z Dominikany oskarżony jest o pedofilię. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.